Ponad 200 wniosków o przyznanie jednorazowego bonu energetycznego złożyli od 1 sierpnia Polkowiczanie w Ośrodku Pomocy Społecznej. To finansowe wsparcie dla osób o niższych dochodach. Kto może się o nie starać? Kryterium na osobę samotną to jest 2,5 tysiąca, na osoby w rodzinie to jest 1700 zł na jedną osobę. Każda osoba, która przyjdzie, dostaje informację, jaką kwotę ma przeciętnego dochodu za 2023 rok. Jeszcze dopytujemy się na przykład o alimenty, bo też są osoby dorosłe, które pobierają na siebie na przykład od byłego współmałżonka alimenty. Osoby, które mają dzieci na utrzymaniu, to też doliczamy alimenty. Wysokość jednorazowego wsparcia finansowego jest zróżnicowana. Jeżeli to jest osoba samotna, to jest 300 zł. Jeżeli osoba ma w rodzinie więcej członków, na przykład 2-3 osoby, to już jest 400 zł. 4-5 to już jest kolejna kwota 500 zł i powyżej 6 to 600 zł. Kwoty te będą podwojone, jeśli dana nieruchomość ogrzewana jest tylko energią elektryczną i została wpisana do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Co ważne, jeśli przekroczy się próg dochodowy, to też można będzie otrzymać bon energetyczny. Jego wysokość będzie niższa o tyle, o ile ten próg zostanie przekroczony. Na zasadzie złotówka za złotówkę. Dla mieszkańców to dobra wiadomość. Każde wsparcie jest dobre. Wnioski o bon energetyczny będą przyjmowane tylko do 30 września w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Lipowej w Polkowicach.